Po raz siódmy Fundacja Czysta Woda zaprosiła uczniów gorzowskich szkół na konferencję Wakacje bez zagrożeń. To przedsięwzięcie od lat realizowane przez radną Grażynę Wojciechowską. Głównym celem jest ostrzeżenie młodych ludzi przed niebezpieczeństwami, na jakie mogą natknąć się latem. Żeby nasze dzieci całe i żywe wróciły do swoich domów i do szkół w sytuacji, gdzie jest tak dużo zagrożeń od dopalaczy narkotyków, hejtów, agresji, bandytyzmu, dalej nie liczenia się z nikim. Rodzice nie mają czasu, więc byle jakie grosze rzucają swoim dzieciom. Natomiast dzieci nie mają kontaktu. Oni chcą być kochani przez rodziców. Chcą też być rozpieszczani przez dziadków, a każdy goni za pieniądzkiem. Młodzi gorzowianie mieli okazję wysłuchać specjalistów, którzy ostrzegali przed narkotykami i dopalaczami, sektami, przemocą w cyberprzestrzeni czy urazami takimi jak złamania czy zwichnięcia. W imprezie uczestniczyły również służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Z uwagi na nawet panujące temperatury w dzisiejszych dniach, nawet liczba utonień zwiększyła się do już ponad 80 w skali kraju, więc szczególnie ważne jest to bezpieczeństwo nad wodą, gdzie młodzież czasami zachowuje się nieodpowiedzialnie. Równie ważnym elementem jest bezpieczeństwo przy podejmowaniu pracy, szczególnie tej za granicą, żeby nie paść ofiarą tak zwanego handlu ludźmi, tak? Jednocześnie cyklicznie i stale prowadzimy działania profilaktyczne związane z uzależnieniami. Patronat honorowy nad imprezą objął wojewoda lubuski i prezydent Gorzowa. Ta konferencja ma bardzo ważny wymiar, bo przede wszystkim w sposób łatwy, prosty, lekki, przyjemny, kiedy młodzież już jest tak naprawdę po wystawieniu ocen, czeka na świadectwa. Dzisiaj na tej konferencji mówimy o różnych zagrożeniach. Tych zagrożeń jest na pewno mnóstwo, natomiast myślę, że każda taka okazja do powiedzenia tego wprost, w sposób lekki jest bardzo dobra, bo to na pewno gdzieś do naszej młodzieży dotrze. W tym roku konferencję Wakacje bez zagrożeń podzielono na dwa bloki. Po spotkaniu w amfiteatrze uczestnicy przeszli na Plac Grunwaldzki, gdzie odbyły się pokazy służb mundurowych.